wyjdź dziku z niego, z sekcji komentarzy na dole, wyjdź! Pokaż się! Ja p***le, co jest z wami, daylight. LOL? XD. Bierzecie to, co jest na szafce i każdy z was musi do mordy sobie włożyć, jak to jest dzik. Ale to jest brudne. Każdy dzień to nowe święto, wybacz, gdybym nie odbierał. Halo ziemia, jak ręce interwały. Jak mówiłem o sukcesie wtedy, no to żeś mi przerwał. Całe życie w dresie, dusza ubrana w kevlar. Z prostytutkami, na hejka, z psami na bakier. Pato, celebryta, raper. Biorę diabła na chatę, mam anioła na masce. Pokazałem Burcz Khalifę, potem zrobiła laskę. Co miesiąc będę wbijał se na ławę do wuka. Cześć, witajcie, ekipa WK z tej strony. Dzisiaj rozdajemy zgrzewki, między innymi nowego smaku Grape, Geek Energy. I oczywiście zasady są takie jak kiedyś, ponieważ ostatnio zrobiliśmy jakiś konkurs. To było kontrowersyjne i wracamy do starej formuły, że sobie na spokojnie patrzymy kartę na czasie. I od razu przykład wam daję. Nowy kanał, nowo powstały GOATS. Wchodzimy, patrzymy w sekcję komentarzy i czekamy na dzika pierwszego. Przewijamy. I gdzieś zaraz prawdopodobnie pojawi się dzik. Jest. Mam skrajnie mieszane emocje odnośnie tego filmu. Jan 1, 2, 3. Jana robię tak, w nowym oknie. I teraz Jan napisz na... I tutaj dajemy maila. I Jan wygrywa zgrzeweczkę nowego smaku grape'a. Tak to wygląda. Jan. Gratulacje. A czemu masz mieszane uczucia? Pozytywnie, ale no. Też cringe. O. Ja mam coś takiego, że to chyba musi takie być, bo to też jest dla młodej widowni. Mhm. No chyba o to chodzi, no tego. Rozumiem. U Czajnika też tak miałem, nie? Mhm. Że było mi trochę wstyd za nich, ale jednocześnie śmiesznie. Ja mam rozkminę, jak długo oni to pociągną, no bo każdy z nich ma swoje obowiązki, swoje jakieś kanały, swoje jakieś biznesy i teraz też live'a widziałem, że mają mieć tą swoją willę, ale to też ma być w takiej konfiguracji, że oni tam nie są cały czas, czyli ja to zrozumiałem, że jak chcą to są, a jak nie chcą to nie są, ale... Bardziej siedziba firmy, myślę. Okej, czyli powiedzmy regularnie będą tam dwaj z pięciu, tak? Że przypadkowi dwaj. Że nie ma na przykład dni, wiesz, dyżurowych, tylko że powiedzmy kto chce to jest. No i załóżmy, że dwóch chce, a reszta nie, więc ich nie ma. Myślę, że może być taka sytuacja. No to właśnie nie ma szans. Przez to, że takie mają zasady, a raczej ich taki brak, nie? Że jest taki luz, że no. Ktoś będzie, kogoś nie będzie, nie? No to jakbyś to traktował po prostu jak takie studio do nagrywek. No po prostu przyjeżdżasz jak do pracy, nie? Mhm. I to była taka rekrutacja, że na odcinek, tak? Nie. To jest po prostu, wiesz... To jest kopia Sidemana, że wybierają dziewczynę dla jednego z nich, dla ładnego z nich. A, dobra. Ale wiesz, oni będą mieli różne formaty, nie? Tylko, no to jest ekipa, no to jest tak jak my sobie nagrywamy, idziemy, nie wiem, na tor, idziemy... Gdzieś tam, nie, to oni pewnie będą takie, a właśnie się zastanawiałem nad tym ich systemem takim luźnym. Kurczę, jestem bardzo ciekawy, czy to im wypali w dłuższej perspektywie czasu. Bez sztywnego grafika, wiesz, że są o tej, że mają nagrywki wtedy, wtedy i wtedy, nie? Tak to zrozumiałem, może źle zapamiętałem, źle zrozumiałem z tego live'a, ale najwyżej mnie poprawicie w komentarzu, nie? Kurczę, jakbym miał obstawiać pieniądze, to będzie ciężko to pociągnąć dłużej, jeżeli to jakoś nie będzie jakiegoś szkicu chociaż. Boxdel i Wojtek mają doświadczenie w sumie z fejmem, nie? Organizacyjne, spore pewnie. No i tam jest wszystko zorganizowane, nie? Wszystko masz na papierze, nie? No, no, fajnie tam jest. No. Ale brakowało tego na polskim YouTubie. Dobra, lecimy dalej, nie? Z kolejnym filmem. No i oczywiście też konkurs, czyli like, sub i koment. Jutro wybieramy koment spod tego filmu i nagradzamy ten koment. Warto, ogromne szanse są na zwycięstwo tym razem. Kolejny film, David Kushner. To jest Polak? Nie. Taki, wiesz, Polak z Ameryki? Lubię się śmiać z różnych części polskiej kultury. Ale chyba już dobrze wiecie, że prawda jest taka, że ja uwielbiam Polskę. Nie, chyba po prostu. Na polskim jakaś nowa nuta się wybiła. Chcemy sprawdzać Davida Kushnera? No. Dawaj. Można przelecieć. This song is a masterpiece. Nie, i dzik taki, nie? Ty, Polak, rozwiń odpowiedzi. Już myślałem. Ty Wiz Khalifa skomentował nawet, ładnie. To musi być naprawdę popularny Zuzia. Człowiek. Wyżej. No, czuję, że będzie dzik. Są Polacy, nie? O, tu musi być dzik. Kurwa, musi być dzik.
Myślicie? Mhm. Ja nie wierzę. Musi być. O, teraz już lecimy do samego końca. W takim razie. Jestem z Polski. Mhm. Polka. Mor. Tutaj taki dziwny. Jakiś jakaś Brazylia, kurwa. Chyba tak, właśnie to nie będzie. Będzie, ja czuję. Scrolluj, scrolluj. Tutaj jest Polka, Jesse. Kurde, czemu jeszcze dzika nie ma? Ja czekam, aż powiecie, że się poddajecie. Co ty, zobacz ile Polaków jest. Ta piosenka to jest najlepsza piosenka, jaką kiedykolwiek słyszałem. Od razu się w niej zakochałem. Ja, Gabriela Bąk to nie to Meduza? Kobieta. Wiem. To Meduza. Rel. Nie, tu panowie, tu nie jest dzik, tu nie ma dzika. Ale tutaj to jest są od kobiet komentarze. David Kushner, nie? Panowie, to jest sus, że jeszcze nie ma dzika, co? Rel w chuj. Rel, rel. To coś się nie ładuje, to jest sus w chuj, nie? Kurwa, no nie będzie. Dobra, może ja skomentuję. Będzie. Gabrysia, tu będzie, patrz. To ja już skomentuję, żeby... Wyobraź sobie, że to ciary przechodzą i nie wiem czemu, ale z wrażenia łzy mi poleciały. O. Krychu. Dawaj, next, next, next. Ale ogólnie dobrze, że są takie wrażliwe osoby, no. Fajnie, że możecie coś, co człowiek stworzy, właśnie tak poruszyć i zainspirować drugiego człowieka, nie? Także na przykład, o kurcze, ale on śpiewa, sama chce tak kogoś inspirować, nie? Jak ty no, to jest bardzo fajnie, sportowca nie? Naturalnego, który przełamuje swoje bariery, też no, ci pewnie wzrusza. Oczywiście. Widzisz, że nie wiem, Polska wygrywa z Brazylią 2-0 albo tak, Pudziany mistrzem świata. Strongman i zostawiasz komentarz pod Pudzianem. Ciary przechodzą i nie wiem czemu, ale z wrażenia łzy mi Robur, ale z wrażenia łzy mi poleciał. Mogłoby tak być, naprawdę. Kurwa, nie ma dzika, ale lecimy, w każdym jest rel. I to dwa razy, nie? Czemu jest przez 2L? To znaczy, że bardziej relatable? Rel. Myślę, że to jest takie rel. Nie, patrz. 11 aż. Takie szans, to jest, 11. Wiesz, rel. No. Teraz. Teraz. Wyjdź, dziku, z niego, wejdź. Z sekcji komentarzy wejdź. Na dole. Wejdź. Pokaż się. Rel. No co jest grane? Co jest z tym relem? Ja tego dopiero pierwszy raz mam taką styczność, że wszyscy rel napierdalają. I już z 30 reli weszło. No chyba Twitchu Twitter. To nie jest cały czas używany? Twitch. Na Twitchu kojarzę. Twitch też. Jeżeli tu jest dzik. Tu jest rel. Panowie, co robicie, jeżeli tu jest dzik? To ktoś musi wsadzić to, co jest na szafce. Nie, jak bierzecie to, co jest na szafce i każdy z was musi do mordy sobie włożyć, jak to jest dzik. Ale to jest brudne. Ja pierwszy. Ale trzeba umyć mydłem najpierw. Ja pierwszy. Dobra, możemy z umyciem mydłem? Tak, no. Z umyciem mydłem. Ale tu nie ma dzika, bo to jest anglojęzyczne. I fotka leci na storkę, dobra? Kurwa. Kurwa, szkoda. A to znaczy kurwa, uff. To co? Kończymy z tym? To jest za długo czasu antenowego nam jeden zajmuje. Dobra. Ostatni, jak nie teraz, to nie wiem, kurwa. Kurwa, znowu rel? Ja pierdolę, co jest z wami? Kurwa! Jest chyba potrójne rel, przez 3L. Ale to tylko... Kurwa! Ale to tylko w Polsce chyba, nie? Co jest z wami? Kurwa! Rel! Kurwa, rel. Real, rel, rel. A teraz jest... Kurwa, chodzące rele jesteście. Chodzi go, jeden rel idzie, drugi rel idzie, trzymają się za rękę. Rele, kurwa. Nie powinni zakazać tego relowania całego. Rel, rel. Ale kurwa, tak pierdolimy, a LOL 2 mieliśmy, nie? No właśnie miałem u nas mówić, było LOL. Mieliśmy pod filmem od boomerów. No kurwa, komenty. Oczywiście, że tak. To jest hipokryzja 110%. Chcę, żebyście mieli świadomość tego, że 200% hipokryzji jest w tym, co powiedziałem teraz, że wy jesteście chodzącymi relami, a my byśmy chodzącymi lolami, kurwa. Lol. XD. Jak będzie rel, to rzucam myszką, kurwa, w telewizor. Ty, dziewczyna napisała, że słucha tego 32 raz. Robur, wierzysz jej, że liczyła i to jest faktycznie 32? Nie. Czy napisała bezmyślnie? Bezmyślnie. Tu bezmyślnie też obstawiam. 32 raz akurat, nie? I że około 13 razy. Przyłapana, ja pierdolę. Na dywaniku, co? Słuchamy, uwaga, David Kushner, Daylight. Teraz będzie, nie będzie jej słychać? Nasze reakcje macie. Z napisami daj, bo ja nie rozumiem słów. Spróbujcie być poważni. No. Nie, dajcie mu szansę. Tak. Od teraz nie można się śmiać.
I od teraz 3, 4. Niepokojące jest to, że tak dużo ludzi pisze, że to jest real dla nich. To jest smutne. No. Że tak się czuje dużo ludzi. Tam go napierdalają czymś w tej piosence. Kurwa, trzeba pójść, robić siłę, robić masę, poznawać fajnych ludzi. Depresyjne czasy są, no. Jeszcze statystyki coś. Poprawiać swoje staty, no. Zobacz, Dawid Kaszner, piszesz real. Potem chodzisz taki i chcesz być taki, wiesz, poszkodowany trochę, kurwa, kroczysz przez te... Poczekaj, przyciszę, bo nie będzie można, kurwa, tego puścić. Że rzucają z ciebie kamieniami, a ty idziesz dalej, nie? Tak, że to jest niebezpieczne, że piszą te real, bo idziesz taki David Kaszner i że chcesz być poszkodowany. Bo to jest fajne, bo David Kaszner fajnie w lesie wygląda przy drzewie, ma fajne włosy. 3 miliony ludzi go docenia. No. I że wiesz, on jest tutaj takim męczennikiem i on też po tym idzie ze słuchawkami. Mhm. Tak, i teraz zadajmy sobie pytanie, czy na przykład z 30 lat temu, dajmy na to, bo to było. Tylko, że to było u kobiet chyba, nie? Że na przykład jakaś Madonna, czy nie wiem, Celine Dion tak brały pod chuja, nie? Emocjonalnego takiego, nie? W cudzysłowie. Ale kurwa, no teraz tego nie przerobimy. Może były już jakieś zalążki, ale kurwa, Metallica, AC/DC raczej kurwa... No czasy u nas były rocka i budził się hip-hop, nie? A teraz jest właśnie... Czyli bunt, a teraz jest poddanie się i szlochanie, nie? Think about it, guys. I w rapie co to nawet, robi z waszymi głowami? Nawet w rapie to idzie w tą stronę. Tak? Dużo jest takich, co otwarcie mówi o depresji raperów i wiesz, tak... No też tak. W tą stronę idzie rap. Mocno, dosyć. Dobra, jedźmy dalej. Ty, że u Buddy w top 10 nie ma jeszcze dzika, to jestem zaskoczony. Jest! Jest. Wafel paprykowy. A daleko, nie? Też jemy teraz wafle. Z każdym odcinkiem te filmy są coraz lepsze. Łukaszem, czyli, otwieramy w nowej karcie i co? Czyli teraz... udało się Buddzie, bo on teraz tam rozłożył, że rzadziej robi. Coś takiego, no. Ale mówił, że jakoś podniesie, czyli chyba udało mu się. Coś takiego, no teraz ja widziałem, że ma serię w Stanach, nie? Bo chyba częściej będzie wrzucał teraz materiały. Robi wrażenie jednak na częściej. Was, paganie chujara. No bo w Stanach jest i tam dużo materiałów chyba trzaskają. Aha. Lepsze warunki. Wiesz co, na mnie robi wrażenie praktycznie wszystko, co ma silnik z tyłu i ma powyżej V10. V10 wzwyż. To auto ma 10 cylindrów i każdy cylinder ma litr. Czyli jak na przykład ty masz 3-litrowy silnik i masz 6 cylindrów, to twój cylinder ma ile pojemności? Pół. Pół. Nie? Pół. No. Czyli jest dwa razy mniejszy tłok niż w tym aucie i tutaj jeszcze na dodatek masz 10 ich, a u ciebie jest 6, czaisz? Czyli jest dwa razy większy tłok i ma prawie dwa razy więcej cylindrów. To tutaj, nie? Centrum, jakbym tym przejechał, kurwa, tam. Też tego tak nie słychać na kamerze, nie? Tak. To jest totalnie inaczej. No wiadomo, no bawią się tutaj chłopaki. I myślę, że to jest content, który musi iść, nie? Chłopak idzie tu. Ale opony grube, takie specjalnie do tego te opony są, co? Do spalania ich. No. Jak z gumy. Znaczy, bo są z góry, chyba z mikrofonu. I teraz tu widać gumę, nie? Jak do dragu. Ona jest taka gęsta, ta guma. Dobra, mamy to, lecimy dalej z materiałami. Ale podoba mi się to, że nie lecimy na pałę, tylko faktycznie też patrzymy, co jest na tym YouTubie, że sobie robimy taki przegląd karty, nie? Żabka, ty. Co to jest? No zobaczmy.
Okej, czyli wygląda to na współpracę Żabki, żeby wypromować Żabkę, czyli ich aplikację, i zaangażowali w to twórców z TikToka. No. To jest niezły kierunek, no. Jakie mają opcje, nie? Takie właśnie, nie? Trzeba korzystać z influencerów. I tu Szumek... Davida Kasznera może. Patrz, Kępuś. Sztos, dziękujemy bardzo. Kępuś. Bardzo miło. Kępuś, co leci do Kępuś? Kępuś? Teraz ktoś inny wybiera. A Tropik. Co wybrałeś? Tropik. Tropik, no. Ej, a mówiliśmy, co do Łukasza leci? Mango. Mango. Mango leci. Dobra, lecimy fajnie dalej. Dawid Kwiatkowski, o, Café de Paris. Tu będą rele. Jak chuj. No. Café de Paris. Ogólnie a propos Café de Paris, tutaj damy takiego TikToka widziałem, chłopak taki z zagranicy jakiś zrobił, Paris, że dzisiaj będzie testował bagietki w Paryżu. No. I zrobił to w takiej scenerii, że są te teraz zamieszki w Paryżu i dosłownie stoi w środku zamieszek i testuje te bagietki, nie? I... bałbym się. No i naprawdę jak patrzę na te materiały i słyszę się, co tam się dzieje, to tak się cieszę, że tutaj jest taki spokój, nie? W Polsce, że mamy spokój, że i jesteśmy tak jakby rynek leci do góry cały czas w porównaniu do lat 2000, lat 90. Możliwości jest coraz więcej, ścieżek rozwoju dla każdego z nas i nie ma tutaj jeszcze kurwa syfu i brudu, nie? I myślę, że... Chciałem to powiedzieć, że nie macie pojęcia kurwa jak mamy czysto. Ja dopiero zrozumiałem, jak czysto bo ty jest byłeś Warszawy ostatnio. No. Ale wiesz, to nie jest tak... Bo tak się narzeka na Warszawę, że jest brudno, no, nie? Na ulicach. Kurwa, mamy tak jest czyściutko, człowieku. Jest czyściutko, ale wiesz co, to już na przykład jak ja byłem w Belgii, nie? W 16, to już widziałem, że jest syf, kurwa, na tych ulicach, nie? Mówię, co jest, kurwa? Myślałem, no, że lecę do stolicy Parlamentu Unii Europejskiej, gdzie masz jakieś oczekiwania związane z tym krajem, z tym miastem, a tu kurwa. Czyli co, przekaz oni, kurwa, medialny nie zgadza brud się. Słucham? Przekaz medialny, który tam gdzieś sobie obraz wyrabiasz na podstawie internetu, telewizji, nie zgadza się, tak? Myślę, że po części, no. Inaczej, myślę, że taki Paryż na przykład może jechać, czy tam właśnie Bruksela i tak dalej, mogą jeszcze jechać na renomie, która została jeszcze z nimi sprzed kilkudziesięciu lat. 30 lat temu Paryż, podejrzewam, że to było zupełnie inne miejsce. Jak rozmawiałem ze starszymi ludźmi, to, którzy byli tam, to mówili, że to jest zupełnie inne miejsce niż to miejsce teraz, nie? Niż Paryż teraz. Po prostu i leci na swoje stare renomie. A my właśnie jesteśmy w tej fazie rozwoju, ale wydaje mi się, patrząc na świat, że i tak nas czeka to, co czeka Paryż. Chyba, że będziemy silnym narodem, będziemy fajne wartości promować i będziemy sportową pilnować Polską tego kraju. Myślę, że tak. Myślę, że sportową Polską tak. Myślę, że to jest jakaś... Oczywiście to, że będziemy całym narodem silni i ćwiczyć, to nie załatwi wszystkich problemów, ale wydaje mi się, że większość. Nie, ale że to jest fajna taka, wiesz, taki no element układanki, że to daje taki fundament na pewno i ci kształtuje, wiesz, twoją myśl na inne w aspekty, nie? Możemy mieć trochę łatwiej, ale wiadomo, że to było przejebane, że mieliśmy taką komunizm i wojnę, ale możemy mieć łatwiej, bo jeszcze ludzie pamiętają to i nie chcieliby powrotu jakiegoś gówna, nie? Mhm. Ale zobaczcie, to się dzieje, bo jest Zachód i na Zachodzie, jak już było przez kilka pokoleń, dobrobyt był, to każdy kraj zaczyna mieć problem, nie? I teraz pytanie, jak to kurwa zwalczyć, nie? Z jednej strony ta Finlandia na przykład jest trochę kurwa taka wiadomo jaka, ale na przykład fajny ma ten system edukacji, nie? Że coś ci się podoba na przykład i idziesz w tym kierunku, bo lubisz to robić i dajesz sobie jakieś wyzwania dzięki temu. Będziesz chciał to wyzwanie, bo jesteś w czymś dobry, nie? I będziesz próbował. Bardzo wysokie podatki mają i kraj nastawiony na socjal, więc nie wiem, czy nam by się aż tak to podobało. Mówię tylko o systemie edukacji, bo to, że wiadomo jaka jest, to właśnie o to mi chodziło, że kraj nastawiony na socjal... okej, okay, to nam się powiedzmy nie podoba, ale ten system edukacji na przykład, który cię zachęca, że twoje mocne strony wykorzystujesz w tej strukturze społeczeństwa, tak? Czyli kurwa dobrze liczysz, idziesz się, challenge'ujesz, nie wiem, w jakimś ścisłym kierunku, nie? I właśnie trzeba promować chyba, żeby człowiek się challenge'ował, a nie jak jest dobrobyt, to tylko na minimum, kurwa, wiesz, żeby większość społeczeństwa jechała, dostawała tylko socjal i potem kurwa się przewraca w dupach, jak się właśnie nie jak jest nie challenge'uje. To tak jest i w ogóle... no jest tak i dlatego nie człowiek... Nie wiem, czy da się to zahamować, bo jak
Właśnie, że to może być w naturze ludzkiej, że, nie. Że masz dobrobyt i wtedy masz już wyjebane. Bardzo możliwe, że się nie da. Na przykład teraz 15-latek jakiś, co nas ogląda w Polsce, może myśleć, że jest chujowo, nie? No. A my pamiętamy, jak mieliśmy 15 lat, że było dwa razy gorzej. No. Ale to dla niego na przykład teraz jest chujowo. No. I na przykład szczury, jak mają dużo jedzenia za dużo, to się przestają rozmnażać i w ogóle degradacja jest tego rodziny, nie? No. I jak, może my zmierzamy do tego, że będzie degradacja ludzi, bo mamy za dobrze. Nie wiem, czy da się to zatrzymać, nie? A może tymi filmikami trochę zatrzymamy. To może poczytamy komentarze, a pójdziemy dalej z nagrodami. To są fajne tematy, żeby sobie tak pogadać. Fajnie, mnie po prostu bawi, że znowu no. Finlandia wskoczyła. No tak. Nie, że się spinać o to, tylko tak kurwa, poobserwować, no. Ta. I jakieś wnioski wyciągnąć, no. Trochę powiem wam, że chyba rele tutaj są. Tak jak mówiliście. Ale musi dzik być. Pośród tych reli? W morzu reli? Wcześniej to było trochę marzeniowe takie myślenie, ale tu kurwa musi być dzik. No nie ma kurwa szans. Będzie, będzie. Jest! Ta jak skroluje w górę. Ja wiedziałem, że nie było, ale nie chciałem mówić. A czemu nie rozwijasz odpowiedzi? Nie wierzę. Nie wierzę w rozwinięcie, wiesz? Wierzymy tylko w zakończenie. Wierzysz w rozwój. Wierzę w to, że jak ma być dzik, było, że wiem. Jak ma być dzik, to musi akurat być. To, nie? Tylko to spośród wszystkich, kurwa, nie? Będzie, będzie. Będzie dzik, widzowie. Jeden, dwa skrolnięcia i będzie dzik, zobaczycie. Jest! Alosaurus. To ja chyba o tym mówiłem, o tej osobie mówiłem. Wchodzę codziennie w kartę na czasie, dopóki nie zostanę kolejną osobą. Dzień 182. To, ej, zwróćcie uwagę, jakie to jest pojebane. Dzień 182. No. Kurwa, ej, to, dajmy podwójną nagrodę chociaż. Ale zobaczcie, jakbyście mieli obstawić, czy jest relem, czy nie, to wiecie, że nie, bo pisał 182 nie z rzędu. Kurwa. Ale nazwa ja pamiętam go, nie, ja pamiętam go, jak był 90 któryś dzień. Serio? No. Kurwa, 182 dni, nie? Ja jestem, bo teraz ja mogę przyznać? Weź, no. Skopiować. No to ja bym przyznał Peach i klasyk. Peach i klasyk. Za wytrwałość i za te brzutki. Spoko. I za te filmy, co a nie chcesz dać mu Grape'a nowego? Myślę, że może być nastawiony mocno na ten smak. Bo jak jest widzem długim, to może chciałbym 180 mieć dni temu. Kurwa, to nawet Tropic. Ty, a może Peach i właśnie Grape? Dobra, nie? Tylko że klasyka nikt nie te dwa tutaj. No dobra, to klasyk będzie. Damy kolejny, no bo skoro 182 dni. A teraz. Spoko. No to jest fair. Lubi dinozaury. Kurwa, zajebiście. A myślę, że fan? Niedługo pod nim jest kolejny dzik, wiesz? Tak? No. Prawdopodobieństwo obliczyłeś, że długo nie było, to teraz dwa. Takiego napewniaczka. Jest! Kurwa. Miał rację, Michał Sakowski. Czułem cię, Kępuś. Ale klasyka. Ale już nie w tym, nie? Przecież Kępuś czułem, no. Kępusia. Dobra, też. Klasyczek dla Kępusia. Klasyczek dla Kępusia. Kickster. No zobaczmy Kickstera. Też dinozaur YouTube'owy. Nie wiem, czy nie zaczynał przed nami. Nawet, no, bardzo możliwe. Nie wiedziałem, że on tak długo. Kojarzę, że on jest, ale... Jest. No, czekam na fajne sportowe furki w Moto Pozna... Wcy. Poznawcy. Życzę zdrówka, zdrówka życzę. No to Przemysław. Na zdrówko... Klasyczek, klasyczek, nie? No. Lecimy dalej. Challenge? Na czym kanale? Unika? A. Znaczy, możemy nie, ale... Nie, tak, tak, nie. Nie, żartuję, że owca po prostu ma jakiś problem, nie? Ominąłem to, po prostu jakoś zapomniałem o tym. Jest. A to jest razu, ty. Twoja koleżanka, niebieski, nie? Fajny klubowa. Kolor. Skoro w tam nie trenuje? Nie, nie. Nie trenuje? Nie widziałem. On to pisze do Moniki czy do nas? Jakub Jerzak? A to nie jest ten typ, co zawsze pisał, żeby nagrać to i tamto? To chyba, no, to chyba to tak. Ten. Ale zobacz, jak ustawił, pierwszy raz widzę na niebieskim dzika. Nie było takiego nawet, no. Niebieski bardzo ładny. Skurwatronik. No to dajmy mu Grape'a. No. Jakub leci Grape. Bardzo to fajne. Może jeszcze jeden film, co? O, bez Stanika jakiś też nieprawdopodobny. Fajne. No. O, i to, Stanik. To. No. To Gen Z. Ale mamy, Mortalcio, mamy to 50, może być. 50 minut materiału już. Trzeba rozdać do końca. Tak, rozdajemy ostatnią nagrodę i będzie to... Ostatnia nagroda będzie specjalna, więc czekajcie do końca. O nazwie... Bo ta nagroda ostatnio rozpierdoli. Błażej. O, jest. Łukasz. Łukasz Z.
Żółty to mango, nie? Łukasz z Genet i Z. Ten odcinek to można oglądać i oglądać. Żółty to mango, nie? No, mango dajemy. Dajemy mango Łukaszowi, żeby mógł oglądać i oglądać Generację Z. Pozdro Łukasz.